dość, że tak szybko przyleciała połowa wakacji. A przecież niedawno poznałyście mnie i ty mi pomogłaś. No, to tak szybko przyleciało. Ile jeszcze dni do zakończenia wakacji? Ała. Chyba jeszcze zostało ponad. Jest końcówka lipca. No to nieźle, jeszcze w tym roku mają już dłuższe wakacje. A właśnie, ty do jakiej klasy się wybierasz? Ja do drugiej liceum. Druga liceum? A będziesz mieć jakieś zajęcia pozalekcyjne? Tak, na przykład będę chodzić w sumie teraz nawet chodzę, a się nie przyznałam wam, że staram się uczyć na modelkę. O, fajnie. Tan. Jeszcze nie wie. Lepiej ty mu powiedz, bo potem będzie jeszcze trochę źle i tak dalej. A przecież tego byś nie chciała. No tak, bym tego nie chciała, a ja chcę, żeby normalnie to przyjął, żeby nie było nic złego. Zresztą zobaczymy, co dalej. A poza tym, przecież dzień temu poznałam dopiero Melody. No wiem, to tak szybko przelatuje. Jeszcze niedługo i będzie ten. My się spotkałyśmy oczywiście, bo tak jakby dzień po zakończeniu roku szkolnego. Pamiętasz? Tak, pamiętam, jakbym mogła to zapomnieć. Przecież w końcu pomogłyście mi. No wiem. I wymieniłaś tą różyczkę. No tak, wymieniłam, bo strasznie wyglądała, a ta wygląda wiele ładniej. No, prawda. Ale i tak chyba zostaniesz w tym. Tak, zostanę i nie zamierzam. Nie no, tak długo nie ma już tej waszej Diany. Myślałam, że ten, że szybciej wróci z tego Paryża. Najwidoczniej jej się tak jej przedłużyło, że ona tam woli zostać, bo tam jest według niej przyjemnie. Najprędzej. Kiedy masz następną tą spotkanie? Tam jak chodzisz na modeling? Dzisiaj po południu. Dzisiaj jest piątek. No tak, piątek, sobota, niedziela. Co? Czyli ty masz po południu? Zostawisz mnie samą? No tak, a poza tym zawsze myślałam o branży tej, modowej, żeby pod nią należeć, bo marzyłam, gdzieś jestem idealna pod bycie modelką. No, nawet bardzo, nawet mieszaną urodę. Nasza pani bardzo ładnie ubrania projektuje. I ciekawe, co no, będzie nowego w tym sezonie wakacyjnym. Proszę. Cześć. Hejka, już ci pomagam wstać. Poradzę sobie. Lepiej się szykuj, bo za chwilę mój brat przyjdzie do ciebie, Ashley. Co? Po co niby? Chcecie wziąć na randkę. I mówi, że ta randka zajmie ci tobie i jemu całe popołudnie. Że niby potem nie będzie mógł, że będzie musiał mieć nadrobiony czas. Coś gadało o drużynie piłkarskiej, jak będzie nowy rok szkolny.
On specjalnie pójdzie na piłkę nożną? No, chyba tak. Bo się jego pytali rodzice i tak podsłuchałam od razu. No to nieźle. No się, dobra, przebiorę się w coś. Pomóc ci? No, możecie. Może jakiś naszyjnik? Dobra, bo czemu by nie? O, co powiesz na to? Dobra. To to już jej daj. Sorry. Jakąś małą tą siostrę nie macie. Sorki, ale jakiś pokój miałam. Już ci czegoś szukam. Nie, to się nie sprawdzi. Nie, nie. No, jaki ty masz ciężki wybór? No, no przepraszam. Nie moja wina, że... A w sumie tobie mogę powiedzieć, ale jemu nie mów. Że co? Że dostaję więcej ubrań z tego względu, że tak jakby jestem w branży modelingowej. Super. No. Już ci coś szukam. Nie, nie wiem. Chyba nie będzie pasować. Jaki ty masz ciężki wybór? Sorry. Co powiesz na to? Dawno jej nie nosiłam, no nie pamiętam skąd ją mam. Ale prawdopodobnie dostała od rodziców kiedyś. Załóż, pewnie będziesz pięknie wyglądać. Tak, tak, załóż. Dobra, jak mnie namawiacie. Dajcie, dajcie je. Ciekawa jak ona będzie wyglądać, też jestem ciekawa. No dobra, już jestem. Co twierdzicie? Ślicznie, pasuje do ciebie. Tak, bardzo do ciebie pasuje. Serio? Stwierdzę, że ona jest trochę za duża. Nie, pasuje do ciebie idealnie. Zostaw ją. Prawda, mój brat jest szczęściarzem. Co prawda, nie biologiczny, ale jest szczęściarzem. Może mój brat. No wiem, wiem. Ja myślę, że jest trochę mi za dużo ta kokarda. Idź, bo za niedługo ten sam przyjdzie tu. Jeśli będzie pytać, co jest, że nie przychodzisz. Nic, powiemy, że się stroję. Chyba ktoś, nie można czekać. Już go wpuszczam. No, sorry, dziewczyny. Ile można się stroić? Ło. Wow. Czy ta kokarda, a czy ta różyczka nie dostanie ci pole widzenia? No i rzecz jasna, Talia, co ty tu robisz? Jestem u przyjaciółki. Zdejmij tą różyczkę. Nie będzie nam aż tak potrzebna. Chodź. Ale ona pasuje. Też tak twierdzę. Jest za duża. Czekaj, pomogę. W końcu ktoś mówi prawdę. Głupia róża. Chodź. No dobra.
Ale co jej się w tym różej nie podobało? Ona jest śliczna. Jak myślisz, gdzie ona ją miała w szafie? Nie wiem, gdzie się luzem rzucę, daj. Idziesz? Idę. Byłam już w tym, już tej nowej części parku. Serio? Kiedy? Z twoją siostrą, moją współlokatorką i moją przyjaciółką. A, i Natalii. Co jest? Aż tyle masz przyjaciół? No, jestem obecna w przyjaźni. Dobra. Dawno nigdzie nie wychodziliśmy. Ciągle prawie czasu nie masz. Niedługo dojdzie mi jeszcze piłka nożna u nas w szkole. Więc nie będzie też kompletnie prawie czasu. Pomyślałam, że dam ci jakąś małą drobnostkę. Serio? Mhm. Przecież w końcu muszę jakoś troszczyć się o ciebie. Dziękuję, to było urocze. To jeszcze nie wszystko. Możesz się odwrócić. Coś jest ze mną? Nie, tak ogólnie. Dobra. Możesz otworzyć oczy. Znaczy się odwrócić. Ale ładna, to dla mnie? Tak. Poza tym ta różyczka była za duża. Też to czułam, dlatego jej chyba nie nosiłam nigdy. Daj, założę. Proszę. Czy ja w tym i czy ja w tej kokardce i koralach nie wyglądam na pannę młodą? Nie. Serio? Mhm. Plus. Mhm. Słucham. Jeszcze pójdziemy do restauracji. Super, dziękuję. Proszę. Dawno się nie spotykaliśmy, a w końcu jakoś musimy się trzymać w tym związku. Jesteś taki kochany, dziękuję. Masz jakieś plany na 18? No bo mamy rezerwację. Dzisiaj. Zarezerwowałeś. Powinnam myśleć, że znajdę czas. Okej. Okay. No to chodź, bo za niedługo 18 i... A ten park jest nawet romantyczny. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Składałam rezerwację na 2 osoby. Dobrze, jest stolik wolny, zarezerwowany mąż. A na kogo pan rezerwował? Na mnie, czyli na ten Shiroi. Dobrze, jest stolik wolny, zarezerwowany, można siedzieć. Z osobą też wyższącą. Tak, tak.
proszę. Dziękuję. Wow, nie wiedziałam, że rezerwację na serce zrobiłaś. No tak, bo tej restauracji trzeba trochę zarezerwować. Jesteś naprawdę w porządku sobą. Dziękuję. No to co? Czekamy na kelnera? Musimy. Dobra, to czekamy. Dzień dobry, co Państwu podać? Ja poproszę sałatkę. A ja poproszę marchewki. Dobrze, coś na deser? Tak, ciastka. Dobrze. Nasze zamówienie będzie za 20 minut. Wow, nawet tutaj są nawet ludzie uprzejmi. Bo muszą być, bo to jest restauracja. No tak. Tak to, co tam u ciebie? Zajmuję się teraz sportem. Chcę pójść do... dalej do naszej szkolnej... drużyny piłkarskiej. I tak ogólnie. Ty co robisz w wolnym czasie? Robię sobie zdjęcia na Instagram. Ciekawie. Masz ciekawe zajęcie, moja kochana dziewczyna. Dzięki. Byłam ostatnio z twoją siostrą w parku w tym nowym. To dlatego tam byłam. O, super. Z jej przyjaciółką pewnie. I twoją niby współlokatorką. No tak, bo musimy naprawdę się przyjaźnić z Lejlą, bo Lejla jest naprawdę spoko dziewczyną, a życie ją tak ciągnęło, że się mieszkała na śmietniku, a dopiero potem zmieszkała z nami, czyli ze mną, moją mamą. A twoja mama co na to? Trochę się zdziwiła, ale mimo to ją przyjęła, bo było trzeba tak zrobić. No tak. Przynajmniej dobrze kobieta myśli. Dobrze myśli i stara się przede wszystkim dobrze myśleć. Czyli no, także wiesz, te twarz do kamienia to nie ma żadnej różnicy. No, no dobrze tak się stało, przynajmniej Lejla trafia nawet na dobrych ludzi. Starią, niedługo Talia dostanie własny pokój i ja też będę mieć własny pokój. Super. Bo ten pokój, gdzie jesteśmy, to jest w remoncie i będę mieć własny pokój. To fajnie. Może przyjdę do ciebie raz. Na nocowanie? Może nie jestem pewna.
Proszę, pani sałatka. A dla pana, pana marchewki. Miłego posiłku życzę. To naprawdę... naprawdę miły człowiek. To tylko kelner. Kelnerzy mają taką robotę. Ja chcę być zawodowym piłkarzem, jak dorosnę. Bo tym wiedzę, co ja mam przyszłość. Dobra, to jedzmy. Czekaj, ktoś do mnie dzwoni. Słucham. Dzisiaj? Myślałam, że... ważne? Dobrze. Za niedługo będę. Do zobaczenia na miejscu. Co to był? Gdzie musisz iść? Przepraszam, ale ja muszę wyjść. Ale posiłku nie dokończyliśmy. Ale ja muszę wyjść, to jest pilne. Pilne? Serio? Tak, serio. Przepraszam, ale muszę wyjść. Ale ja miałam za... wszystko zapłacić, a... nie mam czasu gadać, muszę już iść. Wyzuję, że po wszystkim się spotkamy. Ale... ale... Ashley... ten mieczu miał być tylko dla nas. Teraz muszę porządnie pomyśleć, co z tym fantem zrobić. Dzień dobry, czy można już podawać już deser? Nie, nie trzeba. Dobrze, wie pan, że muszę... tak, zapłacę. A gdzie pana ładna towarzyszka? Weszła. Tak, mi szkoda. Dobra, ale nie pana... teraz, a poza tym ja już płacę. Dobrze.